Wracamy do tematu sprzedanego Politechnice Warszawskiej terenu po byłym lądowisku wojskowym pod Przesnyszem. Ziemia należała do powiatu. Gościem kuriera Mazowieckiego jest starosta Przesnyski Krzysztof Bieńkowski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. Wiele lat przygotowań do tej umowy to kluczowa transakcja dla powiatu. Tak, samorząd powiatowy od wielu lat starał się w ogóle o ten teren, uzyskanie go na własność. I później, gdy nam udało się uzyskać, chcieliśmy go właściwie zagospodarować, to znaczy, by przynosił korzyści naszym mieszkańcom. Lądowisko jest takim elementem, którego nie mają inne miasta. Czas, korzystając z tego atutu, może się lepiej rozwijać, i na, na tym chcieliśmy. Postawić również naszą dywizję rozwojową. Od wielu lat trwały rozmowy o tym, jak zagospodarować ten teren. Część terenu Przasnyskiej Strefy Gospodarczej przeznaczyliśmy na rozwój firm, a część jest lotnicza. A jak dużo to jest teren? 107 hektarów jest to część lotnicza, a 309 to jest cała przasnyska strefa gospodarcza. część terenów już mamy zagospodarowanych pod firmy, ale oczekujemy ich dużo dużo więcej. dlatego kluczowe dla nas jest też zachęcanie kolejnych inwestorów by pojawiali się w przasnyszu. a tutaj kluczowa jest też sprawa dostępu do lotniska. lotnisko może się rozwijać tylko z jakimś stabilnym Partnerem, który może przeznaczyć środki na jego rozwój. Powiat Przesnyski niestety, zgodnie z prawem, nie może przeznaczać takich środków na lotnisko, i szukaliśmy albo partnera biznesowego, albo innego. Tu w tym przypadku udało się z Politechniką Warszawską porozumieć. Te szczegóły były już omawiane w poprzedniej kadencji samorządu, a teraz doprecyzowaliśmy tylko. Kwestie przyszłości. To na czym będzie polegała ta współpraca i co tam powstanie? Czy już wiemy konkretnie, co tam będzie? Są jakieś plany zagospodarowania tego no, poligonu, tak? Tak to będzie. Tak. Poligon doświadczalno-wdrożeniowy, tak to się nazywa. My udzieliliśmy, udzieliliśmy jako samorząd dużego rabatu w sprzedaży tego terenu, bo jest to duży teren i wartościowy. I duży Natomiast, rabat, 78%. Tak, duży rabat z tego względu, że chcemy, by to był nasz wkład w przyszły projekt. No, ten rabat oczywiście gdyby nic nie wyszło to będzie zwrócony przez politechnikę to nie jest tak zabezpieczyliśmy się na przyszłość też prawem pierwokupu czyli samorząd chce mieć wpływ na ten teren natomiast poligon doświadczalno-wdrożeniowy pomoże Politechnice Warszawskiej na badanie systemów bezzałogowych lotniczych które są przyszłością tak naprawdę lotnictwa przyszłością też gospodarki innowacyjne systemy silniki do tych systemów lotniczych to jest wysoka technologia i na pewno pojawią się i naukowcy, ale też i przedsiębiorcy zainteresowani tematem. I na to też liczymy, że przedsiębiorcy będą do nas ściągać i współpracować. To, to tworzy nowe miejsca pracy. Pan o tym zawsze tak. mówił też w, w kampanii swojej ja, ja, to jest tak. priorytet. Tak, dlatego tutaj w tym, w tym kierunku zmierzamy, żeby te miejsca pracy się pojawiały, żeby to okienko, jakim jest lotnisko, przyciągało kolejnych inwestorów. No, i by region nie umierał, tylko wręcz kwitł. No, drogi, internet i lotnisko to jest podstawa, żeby ten biznes miał gdzie kwitnąć. Pan zawsze mówił, że widzi pan powiet, tętniący życiem. To nie chodzi o to, żeby on ładnie wyglądał, ale żeby tętnił życiem. To już się zaczyna. Czy, czy to się zaczyna? No, na pewno jeszcze nie, ale e, bardzo liczymy na to, że każda cegiełka dokładana do tego e, staje się elementem większego rozwoju. Zależy nam na rozwoju i to e, sfery związanej z edukacją, bo tutaj mm. też trzeba wspomnieć, że Politechnika będzie współpracowała z naszymi szkołami ponadgimnazjalnymi, ponad podstawowymi w tej chwili. W rozwoju, w badaniach warsztaty udostępnili również na, dla techników czy szkół branżowych. Chcemy kształcić młodzież tak, by przyszłościowo mogła znaleźć pracę w, no, chociażby w branży, rolni, w branży lotniczej. To są systemy, które też wdrażane są w rolnictwie i w leśnictwie, czyli te latające drony, które badają strukturę ziemi, zasiewów i tak dalej. To jest przyszłość, naszym zdaniem, rolnictwa i leśnictwa. Kiedy te prace ruszą, ta Politechnika się znajdzie na miejscu? Politechnika już wczoraj zakupiła teren, więc myślę, że do końca roku zbuduje laboratorium i w następnym roku już pełną parą ruszy z całym projektem. Natomiast szkolenia pilotów czy mechaników być może rozpoczną się nawet w te wakacje. Także na to liczymy. A rozwój tego terenu zależy również od współpracy z marszałkiem. On jest z psl pan jest z Prawa i Sprawiedliwości. W samorządzie te barwy polityczne mam nadzieję, że nie mają takiego znaczenia, bo liczy się dobro mieszkańców. Zresztą zawsze się liczy. Spór zawsze jest potrzebny, nieraz jest budujący, ale współpraca jak najbardziej jest potrzebna również. My korzystaliśmy z funduszy unijnych, również dysponowanych przez marszałka w uzbrojenie tego terenu. I tutaj współpraca układała się dobrze. Teraz nie, akurat w, w dziedzinie zagospodarowania tego terenu, z ściągania inwestorów, nie ma tutaj pola jakby wspólnego działania, mm -hmm. ale w innych, w innych płaszczyznach jak najbardziej. Jak najbardziej. najbardziej. Tak. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Tu musimy postawić kropkę. Dziękuję, Dziękuję Państwu za uwagę. O 8.30, telewizyjny kurier warszawski. Do zobaczenia.